Witam w kolejnym programie Inteligentne Technologie i Człowiek. Witaj Dominiko. Witaj. Dzisiaj wyjątkowo w naszym studiu, ponieważ chciałem porozmawiać dzisiaj z Tobą o bardzo ciekawym wydarzeniu, które miało miejsce niedawno w hotelu Hilton w Łodzi. Hilton. Wydarzeniu, które dotyczyło powiązania sfery biznesu, technologii i prawa. Sage Summit. Wielka, bardzo sympatyczna konferencja, bardzo ciekawie przygotowana, z ciekawymi prelegentami. Ja się skupiłem, powiem Ci szczerze, na takim aspekcie powiązań ekonomiczno-technologicznych, czyli jak technologia może działać w biznesie, jak biznes może korzystać z technologii. No i miałem dwóch fantastycznych rozmówców. Niech zgadnę. Był to pan profesor Witold Orłowski i doktor Aleksandra Przegalińska. Tak, z Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy. Te dwie postacie potem też dyskutowały w panelu, więc była to naprawdę bardzo ciekawa dyskusja i chciałem Cię zaprosić do tego, żebyś posłuchała ze mną wywiadu, który udzielili mi właśnie ci prelegenci, a potem żebyśmy posłuchali tego, o czym mówią w panelu, bo to są naprawdę fascynujące rzeczy i myślę, że i przedstawiciele biznesu będą zainteresowani tym, co mieli do powiedzenia. Tutaj wiele osób znajdzie coś do posłuchania, biorąc pod uwagę te nazwiska. Dokładnie. I to, co te nazwiska Dokładnie. Sobą reprezentują. Miałam okazję akurat nie na tej konferencji słuchać różnych ich wypowiedzi i myślę, że szerokie spektrum tego, co dzisiaj dzieje się w technologii, tego, co dzieje się w biznesie, na pewno mi pokażesz. No to zapraszam, a potem sobie to podsumujemy i powiesz mi, jakie wnioski Ci się nasuwają. Jasne, to oglądajmy. Wszystkie doświadczenia historyczne pokazują, że kiedy dochodzi do tej fundamentalnych zmian technologicznych, do tak zwanej rewolucji przemysłowej, teraz mamy kolejną, czwartą, no to jest trochę tak, że z jednej strony to jest oczywiście zagrożenie dla tych, którzy stoją w miejscu, a z drugiej strony to jest szansa dla tych, którzy zostali na przykład dawniej z tyłu i teraz mogą trochę na skróty podgonić. Polska jest krajem, który technologicznie został trochę z tyłu za resztą świata w ciągu XX wieku, za resztą rozwiniętego świata i w tej chwili mają firmy nasze ogromną szansę, żeby wykorzystać ten fakt. Stara ekonomia oczywiście nie umarła, trzeba się liczyć z tym, jakie będą warunki do prowadzenia działalności w Polsce, jaki będzie stabilna gospodarka i tak dalej, ale z punktu widzenia firm naprawdę najważniejsze jest zastanowienie się, co można zrobić lepiej. Są ogromne możliwości ogromnego zwiększenia produktywności polskich firm poprzez innowacje, poprzez inwestycje w technologie nowe. Przy czym nie mówię tutaj o inwestycjach jakichś niewiarygodnie kosztownych, takich jakie muszą robić te firmy, które są gdzieś tam na absolutnym topie konkurencji światowej, które muszą wymyślać same nowe rzeczy, bo jeśli one tego nie zrobią, to nikt za nich tego nie zrobi. Mówię tutaj również o wykorzystaniu technologii, które są dostępne. Trzeba mieć po prostu przede wszystkim świadomość tego, że zmiany następują ogromnie, że technologia daje gigantyczne możliwości do ręki zmian, że technologicznych zmian nie należy się obawiać, a wręcz odwrotnie, w Polsce należy raczej spojrzeć sobie na pytanie, dobrze, skoro jesteśmy mniej produktywni, skoro nasza firma jest mniej produktywna niż te, które są na przykład w wiodących światach, no to jak stosunkowo niewielkim kosztem można ogromnie produktywność zwiększyć? I no, raczej na to należy patrzeć jako na szansę, jako na wyzwanie oczywiście również, ale jako na szansę, której również może uświadomieniu tego może pomóc fakt, że wreszcie dożyliśmy w Polsce czasów, kiedy nie ma bezrobocia, kiedy rosną koszty pracy, co z jednej strony oczywiście powoduje, że część przedsiębiorców płacze, no trudno znaleźć pracowników, ale z drugiej strony to powinna być raczej moment uświadomienia sobie. No, skoro pracownicy i praca są i będą coraz droższe, no to należy się zastanowić, w jaki sposób można zwiększyć, bardzo zwiększyć wydajność tych pracowników, a można to zrobić przez wykorzystanie nowych technologii, poprzez inwestycje. Sztuczna inteligencja idzie wszędzie, jest skalowalna w pełni. Jest to zestaw narzędzi, które są do wykorzystania przez małe, średnie i duże firmy. I w zasadzie nie ma to znaczenia, czy firma zajmuje się jakąś tam dziedziną, która jest postrzegana jako mniej, powiedzmy, algorytmiczna, mniej technologiczna, czy bardziej. Właściwie nie ma sektora, w którym moglibyśmy powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie mogłaby pomóc. I mówię to z pełną świadomością, więc nawet jeśli nie mamy gotowości w sensie kompetencji,
kompetencji czy zdolności zmapowania tego, gdzie się ta sztuczna inteligencja może przydać, to musimy tą barierę jakoś przekroczyć i rzeczywiście zacząć nawet desygnować w każdej mniejszej czy większej firmie osobę, która będzie odpowiedzialna za to, żeby taką strategię rozrysowywać, a potem za nią, żeby szedł taki roadmap, czyli mapa konkretnych zastosowań, wdrożeń, bo nie jest to ani szczególnie kosztowne, ani szczególnie trudne, trzeba tylko zobaczyć, na jakich się siedzi danych, a każdy na jakich siedzi i rzeczywiście przejść do rzeczy, zacząć pracować, więc nie można się już ociągać. Jesteśmy portalem internetowym, informacyjnym, publicystycznym, mamy też takie programy jak dzisiejsze, czyli rozmawiamy o nowoczesnych technologiach. Ja już czuję, do czego to zmierza. Właśnie. Proszę powiedzieć, gdzie możemy zaimplementować w naszej działalności, jako działalności biznesowej, sztuczną inteligencję? No, nawet właśnie jeśli chodzi o przetwarzanie języka, moglibyście Państwo spokojnie zrobić sobie taki system, nawet automatyczny, który by Wam zasysał informacje o wydarzeniach, które są dla Was interesujące, śledził eventy, prawda? Czyli mówiłby Wam, gdzie już byliście, gdzie prelegenci pokrywają się z tym, jakie osoby tam będą prezentować, aż na przykład macie z nimi wywiady i w związku z tym wykluczał pewne typy eventów, a proponował jako najbardziej ciekawe inne, czyli po słowach kluczach tego, co Was najbardziej w tej chwili interesuje, mógłby patrzeć jakby jak rynek reaguje, gdzie się co dzieje i gdzie warto być. To jest jedna rzecz. Druga to jest analiza konkurencji. Może Was będzie interesować, czy są jakiekolwiek inne portale, które zajmują się dokładnie tym samym, co Wy i jak to robią. I tutaj znowu systemy przetwarzania języka naturalnego mogą bardzo skutecznie pokazać, że tak powiem, roznastającą się konkurencję i skalować ją jako bardziej podobną do nas, mniej podobną do nas i tak dalej. No oczywiście trzecia rzecz to jest jakaś możliwość znowu postawienia jakiegoś bota, który mógłby, jeżeli chcielibyście kiedyś zadać powiedzmy 1000 osób to samo pytanie. Prawdopodobnie nie jeździlibyście do każdej z tych osób, nie dzwonilibyście, ale moglibyście stworzyć proste narzędzie botowe, które by 3 te same pytania powieliło i potem na przykład zebrało odpowiedzi i nawet policzyło, ile osób odpowiadało tak samo. Więc zastosowań mamy masę i w sumie nie ma naprawdę żadnych ograniczeń. Od przetwarzania języka poprzez to, że możecie patrzeć, jak Wam przyrasta ilość osób, które Was będą oglądać. Możecie zapytać sztuczną inteligencję, no to jak będzie za rok czy za 2 lata? Czy z takim przyrostem oglądalności, jaki mamy teraz, będziemy pewne pułapy za jakiś czas przekraczać. No i tutaj można wziąć różne parametry pod uwagę i model Wam wypluje jakąś odpowiedź. Więc myślę, że multum rzeczy. Wyobrażam Pani sobie taką sytuację, że w naszym programie, gdzie występuję razem z Dominiką i zaproszonym gościem, Pani przygotowuje nie siebie do tego programu, tylko bota, którego Pani stworzyła. No, to wymagałoby bardzo dużej pracy, ponieważ narzędzia botowe mają swoje rozmaite ograniczenia dzisiaj. To jest dobrze, bo my ludzie jesteśmy w pewnych rzeczach lepsi i lepsi i tak powinno zostać. Miejmy nadzieję, niezastępowalni w pewnych rzeczach. Tak, ja naprawdę głęboko wierzę, że są takie dziedziny, w których nawet nie ma potrzeby, żebyśmy byli zastępowalni i nie ma co o tym myśleć. Natomiast ja mogłabym teoretycznie stworzyć bota, który odpowie na jakieś proste pytania. Nie mogłabym zagwarantować, że on nie opowiada głupot Państwo, bo tak się może zdarzyć, to trochę by zależało od tego, jaką bym miała architekturę. Jakby był bardzo taki mocno ograniczony, ja bym miała dużą kontrolę nad tym, co on mówi, to pewnie on byłby dużo mniej elastyczny w odpowiedziach. Ale jak byłby elastyczny w odpowiedziach, to mógłby nagle zasunąć jakąś straszliwą głupotę. Więc teoretycznie wyobrażam sobie taką sytuację, że przygotowuję bota, który rozmawia. Jest to do zrobienia. Natomiast czy to byłaby rozmowa, w której trzymalibyśmy się faktów i mieli pełną jakąś taką interakcję, że ja patrzę na Pana reakcję, czy podobają się odpowiedzi, czy to idzie w dobrą stronę, no to takiego bota dzisiaj nie zaproponuję. A kiedy? Perspektywa moim zdaniem 10-15 lat, żeby jakieś takie wysokokontekstowe narzędzia powstały i dobrze działały w wielu językach, bo tu też mamy ograniczenie. Mogłabym powiedzieć, że za 5-7 lat w angielskim, ale polski to jest dłuższa praca, zdecydowanie. Większe tak, zdanie. Tak. Bardzo dziękuję. Dominiko, no jakie są Twoje wnioski? No słuchaj, ja jestem pod wrażeniem i to dużym wrażeniem, dlatego że zobacz, wiele z rzeczy, które tam się pojawiało się w wypowiedziach naszych ekspertów w poprzednich odcinkach i myślę, że to jest znakomite takie podsumowanie tego, jak bardzo ta technologia wkroczyła już do biznesu. Tu nie ma szansy na to, żeby się zatrzymać, cofnąć, popatrzeć. Tu trzeba wejść w ten proces. No trzeba tu nawet trzeba, gonić. Dokładnie, prawda? Tak. Inne gospodarki, które wykorzystują technologię w sposób pełny, czy są liderami. Chociaż profesor Orłowski powiedział, że jesteśmy po tyle dobrej sytuacji, że jako ci goniący
nie musimy ponosić tak wielkich nakładów jak ci, którzy są liderami, ponieważ już korzystamy z pewnej przetartej ścieżki, czyli możemy absorbować te technologie w gospodarce, w biznesie w pewien sposób już sprawdzone, czyli te, które rzeczywiście zafunkcjonowały i zaistniały. To jest pocieszające, aczkolwiek no, wiadomo, że mamy pewne zapóźnienie jeszcze w porównaniu z innymi krajami. Tak, ale wiesz, z drugiej strony w tym, co mówisz, jest jeszcze dodatkowy plus, dlatego że my już korzystamy, nie wydając aż tak dużych nakładów finansowych chociażby, nie musząc zastanawiać się nad tym, czy ta technologia w ogóle ma sens. Ale zobacz, że z drugiej strony wciąż pozostaje ta nisza na to, żebyśmy wykreowali coś własnego. Oczywiście. Bo adaptując znowu możemy pracować nad tym, jak to wdrożyć w naszych realiach, jak stworzyć tę nową wartość dodaną. I myślę, że to jest też znakomite, bo wciąż jednak goniąc, no, kreujemy coś własnego, coś wartościowego. A co sądzisz o tym pomyśle, który przedstawiłem mojej rozmówczyni, tak, żeby zaprosić tutaj do naszego programu zamiast niej bota? No wiesz, to jest ryzykowne, bo wyobraź sobie, że następny odcinek nie kręcimy już my, tylko rozmawiają sobie nasze boty. Ale tak już całkiem serio. A za kamerą nie stoi nasz kolega, tylko dokładnie. Jakiś automat. Humanoid, awatar, no wiesz, możliwości jest sporo. Ale tak już całkiem serio, to wiesz, nie sposób się nie zgodzić z tym, że być może za kilka lat takie rozwiązania będą coraz bardziej powszechne. Natomiast wymaga to na pewno czasu, który właśnie, żeby coś, co będzie odwzorowywało nas, tak naprawdę było merytorycznie przygotowane, reagowało w sposób elastyczny, reagowało z uwzględnieniem też tych emocji, które gdzieś tam nam towarzyszą, całego. No i właśnie rozumiało ten cały kontekst. Mhm. Więc to wymaga ogromnych nakładów pracy. No i tak zresztą też patrząc przez pryzmat potem pewnych uregulowań i uwarunkowań językowych, no to są kolejne nakładki, które powodują, że pewnie jeszcze chwilę poczekamy i tu z Olą jesteśmy zgodne. Ale czy ty chciałabyś mieć takiego bota do współpracy? No, słuchaj, czemu nie? Ja już czuję mało potrzebny. Nie, no słuchaj, ciebie to nikt nie zastąpi, to już ustaliliśmy dawno temu. Ale wyobraź sobie, że no właśnie, takie rozwiązania się pojawiają gdzieś powszechnie. Mhm. Możemy je wykorzystywać już nawet pomijając naszą kwestię tutaj w ogóle prowadzenia programów, ale w różnych przestrzeniach biznesowych. No wyobraź sobie coś takiego z punktu widzenia politycznego. Pewne rozwiązania na płaszczyźnie awatarów już były w Stanach przecież praktykowane, więc daje się. Natomiast no, trzeba było się bardzo za każdym... Sfera. Właśnie, tu jakby więc wróćmy na właściwe tory, ale zwróć uwagę, że właśnie kwestia też tego, po co nam byłby taki bot, awatar, humanoid, który miałby nas zastępować. Czy miałby nas w jakiś sposób wspierać, czy miałby nas zastąpić? No i tu chyba jest to kluczowe pytanie. Dokładnie, to jest kluczowe pytanie. My na nie dzisiaj nie odpowiemy. Nawet nie próbujmy. Tak, to jest dokładnie temat do szerokich, dużych dyskusji. Między innymi właśnie podczas tej konferencji rozmawiano też o tych problemach, bo to wszystko jest gdzieś na pograniczu technologii, prawa i człowieka. I człowieka, przede wszystkim jego miejsca we wszechświecie, mówiąc tak bardzo. Bardzo wzniośnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Zapraszamy do następnych naszych produkcji, do naszych spotkań. Przygotujemy na pewno bardzo ciekawe spotkania, bo już teraz jesteśmy podekscytowani tym, kogo będziemy mieli w następnym programie. A będzie się działo na pewno. Dzięki wielkie.